Z dala na obczyźnie, ale nie mniej radośnie i z głębokim uczuciem przeżywaliśmy wszyscy pobyt papieża Jana Pawła II w Polsce, papieża Polaka. Wszystkie środki przekazu, telewizja, radio, prasa, specjalne periodyki były pełne wizji tej wielkiej osobistości i tego entuzjazmu, jaki wzbudził jego pobyt w masach polskiego narodu. Ale trudno było na tym nam poprzestać, że widzieliśmy, że byliśmy widzami tylko tego zdarzenia historycznego. Dlatego zebraliśmy się, ja, żona moja i najmłodsza córka, i pojechaliśmy do Rzymu. Do Rzymu, by złożyć hołd papieżowi. Braliśmy udział w audiencji, która odbywa się na placu przed Bazyliką Świętego Piotra raz na tydzień. Publiczna, pełna pielgrzymów z całego świata. Cały obszar placu był wypełniony tysiącami pielgrzymów. Pielgrzymów, jak się zdarzyło, jedni z Polski, jedni z Ameryki, z Australii i tak dalej. A tylko przed podium, na którym siedział papież, było ogrodzenie i przy tym ogrodzeniu był szereg wózków i krzesł dla inwalidów i dla chorych, którzy nie mogliby tłoczyć się w tym tłumie. Dzięki wózkowi inwalidzkiemu mojej córki dostaliśmy też tam miejsce. Było tak blisko, że gdy papież przemawiał, a przemawiał w tym dniu w 7 językach, bo tak się zdarzyło, że 7 narodowości było wśród pielgrzymów. Otóż gdy papież przemawiał, to słyszeliśmy każde słowo. Gdy się skończyła ta część audiencji, papież zeszedł, przeszedł obok kardynałów i delegatów z dyplomacji i przyszedł do tego łańcucha inwalidów. Ja z żoną za wózkiem mojej córki staliśmy na samym początku. I do nas pierwszy przybył papież. Ja wiem, że nigdy papież mnie nie widział, więc zacząłem od tego, że przedstawiłem się. Na to papież był jakby zaskoczony. Wniósł ręce w góry i powiedział głośno: Maczek, generał Maczek, toż to karta historii. O, jakże mi miło powitać państwa tutaj. I tak zaczęła się krótka, ale bardzo wymowna rozmowa między mną, między papieżem a żoną moją i moją córką, którą specjalnie bardzo czule uściskał i ucałował i życzył jej wszystkiego dobrego. Potem, gdy papież odszedł dalej wzdłuż tego łańcucha wózków, na których siedzieli inwalidzi, im bardziej się udalał, tym więcej za bariery, gdzie były te tłumy pielgrzymów, zaczęły odzywać się głosy: Maczek, Maczek. Okazało się, że tam właśnie usadowiły się grupy z Polski i grupy z Polski naszej i z Polonii z Ameryki, którzy koniecznie teraz garnęli się do krat, wyciągali ręce, żeby się z nami przywitać. Tak więc, że to zdarzenie, to wielkie podniosłe spotkanie i złożenie hołdu papieżowi złożyło się z drugiej strony z tym takim przypomnieniem, że to Polak i że Polacy są tutaj i że ja należę do tego Polaka, że oni są ze mną, tak jak przyjechali z Polski, jak ja jestem z wszystkimi w narodzie,
którzy są naprawdę Polakami i po polsku czują. To było wielkie, wielkie wzruszenie. Papież w rozmowie chciał wynaleźć, kiedy by mógł nas przyjąć jeszcze specjalnie. Tymczasem już nam czas uciekał. Musieliśmy za 2 dni wyjeżdżać, tak że papież już nie mógł znaleźć miejsca w swoim rozkładzie zajęć, ale poleciał, zdaje się, kardynałowi Wyszyńskiemu, który przyjechał właśnie z Polski, żeby nas zaprosił na audiencję do siebie. I znowu na drugi dzień mieliśmy bardzo ciekawą audiencję prywatną u kardynała Wyszyńskiego, która trwała prawie godzinę, która naprawdę do głębi serca nas poruszyła, bo wszystkie jasne i ciężkie strony życia w Polsce wyszły na jaw. Jak doszło do tego spotkania, jak doszło do pobytu w Polsce papieża, jakie były trudności, jak zostały przezwyciężone i jak wbrew wszelkim oczekiwaniom ta manifestacja całego narodu na przyjęcie papieża przeszła wszelkie oczekiwania. To była znowu takie wielkie nawiązanie do przeszłości i do przyszłości. Gdyż to, co wynieśliśmy z rozmowy kardynała Wyszyńskiego, to było, że przyszłość jest w naszym ręku, że ona jest jasna i jak długo może będziemy czekać, jednak Polska będzie Polską i nigdy nią nie przestanie być.